we're very pleased to be here, and I'm very honored to be working alongside Mr. Andrei Makovsky and Lukas Kuderski. It's been so far very, very successful, and we are very pleased with the camp. There's a good mix of players. It's been a pleasure even teaching the Polish kids, who are very, very receptive. This is not the first visit to Gdansk, and we were already here in November with an elite team. This time we decided to bring a younger group, a group that's developing, so that we can collaborate together and hopefully also have the Gdansk team in 2016 in Malta as well. And there's a lot for us to learn from as well from the Polish Table Tennis Center. W tym roku się troszkę ekipa trenerska poszerzyła, doszły nowe osoby z nowym doświadczeniem, z nowym spojrzeniem i z nowymi uwagami, co też jest bardzo fajne, bo każdy coś tam swojego doda do naszej gry i na coś zwróci uwagę. Jestem drugi raz tutaj na obozie Golden Ball. Bardzo dobrze się współpracuje. Myślę, że tworzymy fajną grupę trenerów. Dobrze się wspólnie znamy. Serdecznie wszystkim polecam te obozy Golden Ball. Na pewno jeśli ktokolwiek tu przyjedzie, na pewno może poprawić grę w tenisa stołowego. Uczymy się różnych nowych rzeczy, nowe serwisy. Do uderzenia, jest fajnie. Trenerzy są bardzo mili, dają wskazówki różne, pomagają, poprawiają, jak mamy coś źle, pomagają, grają z nami też. Przyjechałem tutaj dlatego, że zaproponował mi to mój trener z mojego klubu, ze Spójni Warszawa. I bardzo mi się to podoba, sala jest naprawdę bardzo fajna. Trenerzy są, jest wielu po prostu trenerów i są bardzo, bardzo się przekonują do tego, co robią. Widać, że im zależy. I podchodzą, pomagają. Bardzo fajne i skuteczne. Trenerzy bardzo fajnie chodzą, podpowiadają i poprawiają wszystkie błędy, które widzą, jak gram. Byliśmy dzisiaj na przykład na Starówce, jutro jedziemy do aquaparku, byliśmy wczoraj też na kręglach, więc tutaj jest dużo rozrywki.